Siemano, dzisiaj kolejne Audi, tym razem A4 B6 Złoty Graal poszukiwania, czyli 1.8 Turbo Quattro Sedan Manual. Najbardziej wyszukiwana opcja tutaj u nas. Plus dodam jeszcze, że tutaj macie uwielbiane 190 koni. Silnik mocny, bardzo lubiany tutaj u nas w kraju. Przede wszystkim jest wytrzymały i niezawodny. Teraz właśnie każdy się dziwi, że silniki 1.4 mają 200 koni. Kiedyś też potrafili to robić i silniki były po prostu dużo wytrzymalsze i nie psuły się tak jak te SI-ki. No, ten silnik występował nawet w odmianie, jak się nie mylę, w Seacie Leonie Cuprze, chyba przy 225 koni. Więc myślę, że to jest największa zaleta tego pojazdu. No i przy okazji Quattro, więc to auto nie muli się, nie ślizga się. I tyle. A co do samego auta, tak jak widzicie, jest bez korozji, z mierzywym miernikiem lakieru. Tylko jedną podwójną warstwę lakieru mają drzwi kierowcy. Może było jakieś wniotka, bo wszędzie jest 200, około 200 mikron, to jest naprawdę bardzo mało. Auto jest w dobrym stanie. Ma 222 tysiące albo 23 tysiące, to będzie widać w ogłoszeniu. Rocznik 2003, wyposażenie bez wodotrysków. Mamy tutaj alusy, podgrzewane fotele, czujniki parkowania tył, standardowo centralny, elektryczne szyby, lusterka. Więcej takich jakichś udziwnień nie ma. Pokażę wam może zbliżenie na opony. Opony są ładne. Tak samo jak i tarcze bez rantu. Co jeszcze mogę rzec? Później wam dodam książkę serwisową i wnętrze pojazdu, jak go troszkę odkurzę. Lakier jest fajny, w metaliku, nie jest ten taki ciemny. Typowy firmówka, tylko w słońcu fajnie się mieni. Tutaj macie znaczek czerwony T z pokazaniem tego pojazdu. O, żeby każdy wiedział, że macie 190 koni, a nie 90. Może uda się jeszcze nagrać maskę. Co tam ciekawego pod maską? Dzisiaj troszeczkę nim pojeździłem i powiem wam szczerze, no ten samochód, chociaż ma ile? 17-19 lat, naprawdę fajne wrażenia z jazdy zapewnia. Nie jest wcale gorszy od innych pojazdów z tego roku. Spójrzcie, tutaj macie go pod maską. Reflektory są ładne, nie zapóźniałe, nie jest taki Chińczyk, tylko jest to Valeo. Jeden i drugi. Tutaj wymiana oleju. Spójrzcie, przy 212 płyn czysty, olej również, motor nie zalany. Na razie to na tyle, hej! No i wracamy do wnętrza pojazdu. Tutaj macie przebieg. Tak samo tutaj też jest zdjęcie panelu. Nie jest wydrapany. Mieszek. Fotel kierowcy jest czysty, no może jakaś tam minimalna plamka jest. Tutaj ten boczek, przycisk, włącznik go świateł, wszystko jest ok. Kierownica, mój fotel, też nie ma przetarcia, normalne zużycie. No i tu dla was przygotowałem sobie książkę serwisową. Tutaj jak widzicie silnik Bex Quattro, 190 koni. No i lecąc od początku, tu mamy pierwszy jakiś tam świeży w miarę przegląd, wszystkie nie będę pokazywał. 47 tysięcy, 52 tysiące w Audi, 71, 93 też w Audi, 114, 134 też w Audi. Co my dalej mamy? Tutaj też Audi, 158, tutaj 173. Tutaj 179 też Audi, no i tutaj chyba się już zmienił właściciel, auto miało dwóch właścicieli. 196 tysięcy w 17 roku, chyba na tym się kończy, tak, na tym się kończy. I mam tutaj dla was jeszcze brief, znaczy brief mówię, TIF z przebiegiem 212 tysięcy w 2019 roku, więc auto nie zrobiło od ostatniego czasu dużo kilometrów. Jeżeli szukacie takiego auta, wbijajcie na Mavkar otomoto.pl albo na Instagrama Mavkar Auta. Trzymajcie się, hej!